Ahoj, przygodo! Dziś przawiewam aż dwie koszulki, bo tyle uzbierałem, jeśli chodzi o grecki Olympiakos. Nie możecie się doczekać tego odcinka, ja też, i będzie mi strasznie miło, jak zostawicie po sobie suba z dzwonkiem, klikając czerwony przycisk pod filmem. Gotowi? To zaczynamy! Pełna nazwa klubu to Olympiakos Syndesmos Filatron Peirajos, czyli olimpijski klub fanów z Pireusu. Ich nazwa to oczywiście odwołanie się do starożytnych igrzysk olimpijskich, zresztą w herbie jest nawet zawodnik z laurem na głowie. Olympiakos to najbardziej utytułowany klub w Grecji z 44 mistrzostwami, 27 pucharami i 4 superpucharami kraju. Łącznie Olympiakos zdobył 75 trofeów, co czyni ich 9. najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim na całym świecie. Swoje przezwisko legenda otrzymali, wygrywając 5 mistrzostw Grecji z rzędu, choć dla wielu to i tak elytrolewki, czyli biało-czerwoni. Olympiakos to jedyny klub na świecie, który aż 5-krotnie miał serię przynajmniej 5 ligowych mistrzostw z rzędu. Aż 6-krotnie mistrzostwo Grecji zdobywali, nie przegrywając żadnego spotkania. Mistrzowie własnego boiska w Lidze Mistrzów i Pucharze Zdobywców Pucharów dochodzili najwyżej do ćwierćfinału. W 2006 roku okazało się, że Olympiakos to 9. drużyna piłkarska na świecie pod względem ilości kibiców opłacających co sezon składki na klub. Stadion Karaiskakisa, na którym Olympiakos rozgrywa swoje mecze, jest 2. największym obiektem sportowym w Grecji, jednak największym przeznaczonym tylko do gry w piłkę nożną. Jak już wspominałem, w szafie fana mam 2 koszulki greckiego Olympiakosu. Jedna klasyczna, czerwony komplet Pumy z logo klubu, a producenta technicznego też na ramionach i minimalnymi białymi dodatkami z tyłu. Drugi jest trochę inny, bo to rzadszy 3. złoty komplet, co ciekawe, z tego samego sezonu 2006-07, gdy grał u nich legendarny Rivaldo. Tyle że tu loga Pumy są czarne i to właśnie ten kolor stanowi dodatek. Kolejny świetny odcinek za nami, a wy wciąż nie wcisnęliście czerwonego przycisku dającego mi suba? No to już klikamy od razu z dzwonkiem i piszemy do kumpli o tym, jak fajny kanał oglądacie. Dzięki!